Zoomy, Teamsy, Meety. Te i wiele innych narzędzi to ostatnio nasza biznesowa codzienność. Co zrobić, żeby funkcjonować w online dokładnie tak samo, a może nawet bardziej efektywnie niż w rzeczywistości? Trzeba pamiętać o kilku zasadach, o których za chwilę Wam opowiem. Dzień dobry, witam Was jak zwykle bardzo gorąco i serdecznie. Funkcjonowanie w świecie online wymaga od nas dostosowania się do nowych reguł i trochę innej rzeczywistości. Żeby zacząć w niej nie tylko dobrze funkcjonować, ale zacząć przede wszystkim odnosić sukcesy, trzeba pamiętać o tym, na czym opierają się warunki dobrego i efektywnego spotkania biznesowego w wersji online. Punktem pierwszym jest sprzęt. Powiecie, rzecz trywialna, bo przecież każdy ma komputer z włączonym mikrofonem i kamerą. Ale pamiętajcie przy okazji sprzętu o dwóch rzeczach. Pierwsza z nich to internet. Wiadomo, bez internetu takie spotkanie się nie odbędzie. Ale nie ufajcie takiemu systemowi, jakim jest Wi-Fi. Nie liczcie na to, że Wi-Fi będzie dawało Wam dostęp do internetu, który będzie stały i niezakłócony. Zainwestujcie kilkanaście złotych w kabel sieciowy, który zagwarantuje Wam stałą jakość łącza internetowego i dzięki temu połączenie nie będzie się przerywać ani w żaden sposób psuć po drodze. Druga rzecz, równie prosta. Sprawdźcie, zanim zaczniecie takie online'owe spotkanie, czy komputer ma naładowaną baterię. Wiele razy zdarzają się sytuacje, kiedy niby był naładowany, a nagle w połowie spotkania wszystko się rozłącza. Drugim punktem programu jest wygląd i otoczenie. Zarówno Wasz, jak i tego, co macie z tyłu. Zadbajcie o tak zwanych mistrzów drugiego planu. To może być na przykład biegnący kot, to może być chodzące dziecko, to może być sterta świeżo zdjętych z suszarki ubrań. Jeżeli nie macie czasu, brzydko mówiąc, ogarniać przestrzeni, po prostu skorzystajcie z gotowego tła, które oferują programy do komunikowania się online. Zadbajcie także o swoje ubranie. Wyciągnięty t-shirt na posiedzeniu zarządu to niekoniecznie dobra odzież, nawet jeżeli znajdujemy się w wersji online. Nie musicie wbijać się w garnitur, ale koszula to jednak takie ubranie, które jest wystarczająco eleganckie i w zupełności spełni swoje zadania. I najważniejsza, trzecia rzecz to merytoryka. Pamiętajcie o tym, żeby się po prostu do spotkania przygotować. W online nie ma miejsca ani za bardzo przestrzeni na tak zwane small talki. Nie mamy czym wypełnić pustki w spotkaniu i nie za bardzo możemy pogadać o czymś innym niż meritum tego, po co się w danym momencie widzimy. A więc bazujemy na oszczędności czasu, ale też szanujemy zarówno swój czas, jak i naszych rozmówców. A więc bądźmy przygotowani. Jeżeli potrzeba, to zróbmy sobie notatki, ale zadbajmy o to, żeby być na spotkaniu konkretnym i merytorycznym. Wtedy zapewniam Was, że będzie ono efektywne, szybkie i profesjonalne, a Wy po prostu zrobicie doskonałe wrażenie. Tego Wam oczywiście życzę. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, żeby zostawiać lajka, pisać pytania i komentarze. I do zobaczenia!